pierwsze dwa wyjazdy to bawiliśmy się mapami Dyfra, które sterowały wirtualną rzeczywistością. Dbam o zdrowie, nie palę fajek, a mam kaszel jak gruźlik, bo tyle kurzu tutaj jest wszędzie. Byłby jakiś problem, jest dalej, z akumulatorem. To, że samochód jest szybki na asfalcie, to wiemy po Łodzi. Bo... Nie wiem, ja na przykład nie wiem ile kosztował. No to słuchaj, wpisowe na dzisiejszy jednodniowy trening kosztowało 1800 zł. Złe rzeczy. Bo się działo trochę, pierwszy raz w sumie. Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flat Out, ja jestem na torze Smołomczyny. Za mną jest oczywiście Manny już w fiesie, a to dlatego, że za chwilę zaczną się oficjalne testy. Testy przed pierwszą rundą, wy pewnie to oglądacie już po rundzie. Dużo pracy, no bo tak naprawdę pierwszy raz w ogóle tym samochodem będziemy dzisiaj jeździć po szutrze. Więc to, co działało na asfalcie, niekoniecznie będzie działać tutaj, w Słomczynie. Sprawdzamy oczywiście auto, ale głównie chodzi o to, żeby dopasować już ten finalny spec samochodu do tego, co się jedzie na torze. Więc dwie rzeczy, zawieszenie i dyfer. Na krótką chwilę wygryzłem Anastazję z bycia spotterem. Spotter to jest taki, można powiedzieć, zdalny pilot. Jeżeli chodzi o rallycross, czyli idę z góry, obserwuję. Właśnie Maciek mi powiedział, jaką mapę Dyfra wkłada, a moim zadaniem będzie obserwować to, jak fura będzie jechać. Teraz przed chwilą Maciek dał mi znać, że się przełączył na drugą, czyli tą mocniejszą mapę Dyfra, ale też powiedział, że jest problem z ALS-em. O ile ALS w tym samochodzie nie jest tak bardzo potrzebny, bo w ostatnich zmianach działa bardzo... No to tyle, nie o ile. Duże też emocje u mnie, bo to jest ten finalny... To jest finalny test naszej konstrukcji. Moje założenia działają po prostu. I tak ciężko się skupić na rozmawianiu z wami i obserwowaniu, co tam się dzieje. Ale wygląda to bardzo poprawnie. Akumulator jedzie dalej? Tak. No dobra, to go podłączaj i ja wymienię tutaj końcówkę. Zobaczymy jedną rzecz. Podłączaj go. Bo myślisz, że to końcówka na kablu, czy to nieposkręcane płytki? Nie wiem. Dlatego ale tutaj dokręcić płytki na akumulatorze to jest 5 minut roboty. Ale to tak jest... trzeba wyjmować. Nie, odkręcić górną pokrywę, tylko go nie podłączaj. Krótka narracja. Boże, jak jestem biały, już jestem. Jeden mały problem. Problem właściwie był przed startem, bo auto nie chciało odpalić. Nie chciało odpalić, bo wyłączało rozrusznik. A wyłączało rozrusznik, bo byłby jakiś problem, jest dalej, z akumulatorem. Już raz na testach mieliśmy coś takiego, akurat ja miałem wtedy przejażdżkę i rzeczywiście nie mogłem odpalić auta na torze Łódź. Całe szczęście to się dzieje tylko przy jednym akumulatorze, który oznaczyliśmy, więc no, spróbujemy sprawdzić wszystkie styki, ale albo go zdążymy naprawić u producenta przed rundą, albo będziemy go po prostu traktować jako akumulator awaryjny. Czemu mnie nie ma? Nie wiem. Dużo się działo, a mało nagrywałem. Ty się ubijasz. No, wiem, no. Poczytaj komentarze. No, wiem, niestety czytam. No. No skoro już cała chwała spadła na ciebie. Dobra, nie idźmy tą drogą. Podsumujmy dzisiejszy dzień. Który się jeszcze nie skończył. Który się jeszcze nie skończył, bo jeszcze dwa wyjazdy. Jak dobrze pójdzie. Gdzie jesteśmy w 5-7, tak? 5-7. Świetnie. Złe rzeczy. Bo się działo trochę. Pierwszy raz w sumie. Złe rzeczy to są takie, że dbam o zdrowie, nie palę fajek, a mam kaszel jak gruźlik, bo tyle kurzu tutaj jest wszędzie. I naprawdę ci mówię, że ciężko już z tobą rozmawia. Muszę to zapijać mrożoną kawą z rana. Nikt nie uwierzy, że tam jest mrożona kawa. Nie. Może jednak. Chociaż whisky z Baileysem właśnie podobnie wygląda. Okay.
Okej, to po kolei. Pierwsze dwa wyjazdy to bawiliśmy się mapami dyfra, które sterowały wirtualną rzeczywistością, bo pompa nie działała. Pompa działała, tylko zabór się nie otwiera. Bo robiliśmy też kilka zmian przed wyjazdem. Jakieś tam dodatkowe ścianki, blaszki, inne rzeczy. No i gdzieś ktoś musiał po prostu wyciągnąć spina, wyciągnięty był jeden kabelek, w związku z tym pompa ciśnienie na wskaźniku pokazywała. Nie zwróciłem uwagi, że nie pokazuje jakby ciśnienia, no bo to w czasie jazdy się dzieje, ciśnienia na samym dyfrze, sprzęgle. No i jakby testowaliśmy mapami, dobrze nam szło. Ja czułem, że ta mapa trójka to jest taka purząca, że było słabo. Na dwójce jeździło mi się trochę gorzej, na jedynce lepiej. No i jakby obserwowałeś to, byliśmy na słuchawkach, na interkomie. Tak, pierwszy raz. Też mi się tak z odległości 200 metrów wydawało. Tak, także jak pojechałem na mapie 2 i zasugerowałeś, że na mapie 1 jest lepiej, to ją przełączyłem. Odczułem, że jest lepiej i tak przejeździliśmy dwie sesje. Po czym przyjechał Thompson i zgrał logi i mówi: chłopaki, ale wam dyfer nie działa. A my myślę, co ty gadasz, jak nie działa. I ogólnie polewka. No ale w końcu nam udowodnił, że nie działa. To tak. Jest niezły dowód na to, jak wspaniale dobrze spisuje się G-sensor w dupie. Musi być nieprzygna. G-sensor w odbycie, który się nie spisuje. Od dziś przestaję twierdzić o swoich odczuciach i ufam tylko danym. Ale są w tym też dobre rzeczy, bo okazało się, że na rozpiętym centralnym dyfrze czasy były spoko. Tak, no czy wiesz co, bo nie wiem, gdzie ten rekord w sumie się zrobił, chyba już dyfry działały, ale, tak. Ale faktycznie jakby różnica na okrążeniu między rozpiętym a dyfrem z mapami, a dyfrem, który jest po prostu wyłączony. Ta sekunda. Nie no, 2/30, nie? No właśnie. Rozmawiamy o jakiś. I to też nie wiem, czy dlatego, że później się bardziej wjeździłem i dlatego poszło to trochę szybciej, czy dlatego, że te dyfry działały. Także nie łykajcie tych kitów, olejcie te mapy dyfrów, nie włączajcie tego. RWD, Spawlog i to działa wtedy, nie? Znowu merytoryka nam spada. Ale to takie ale są wnioski. To potwierdzone rzeczywistością. Ale to też jest trochę tak, że jeżeli samochód jest... Uwaga, teraz radio będzie chłeptał śmietankę swojej zajebistości. Poczekaj, powiem za ciebie, co ty miałeś na myśli. Co? To jest niezbity dowód na to, że jeżeli samochód ma tak zajebistą kinematykę zawieszenia, jest tak przemyślany, tak doskonale zrobiony, to nawet mapy dyfrów nie są wam potrzebne. Dokładnie tak. Nie, tu chodzi trochę o wyważenie. To, że przednia i tylna oś waży mniej więcej podobnie, czyli... A nie waży. 200 kilo różnicy jest. Ale jest mniej niż w Lancerze. To na pewno. No właśnie. Przyczepność nie jest nagle tracona, bo kąty kół jakby się zgadzają, tak. To jakby myślę, że tutaj jest. Więc po prostu dyfer ma mniejszą robotę do wykonania. Co później było? Później auto nam gasło. No, to jest problem, z którym jeszcze walczymy tak naprawdę. Z którym jeszcze walczymy i dzisiaj... Wiemy chyba co. Na razie wiemy, co jest zepsute, jeszcze nie wiemy, jak naprawić. Wiemy, jak naprawić na chwilę. Po prostu trzeba będzie to wymienić. I trzecia rzecz, której nie było, to pedał gazu zaczął się nam blokować. No to takie niby choroby wieku dziecięcego. Trzeba pamiętać, że fura jest po, nie wiem, 4 czy 5 wyjazdach na różne tory. Nigdy nie było żadnego problemu z tym, że problem z tym wyłączającym prądem nam się pojawiał już wcześniej. Tak. Natomiast on się pojawił, od razu znikał, bardzo ciężko było to trochę znaleźć. Olewaliśmy. Tak. Olewali, no i ciężko było znaleźć usterkę, której nie ma, nie? Tak. Zgasł, ale zaraz jakby odpalił, wszystko działało, znowu 2 dni, nie? Także to tak było. Natomiast faktycznie pedał gazu, a konkretnie cięgło. Cięgło czy cięgno? Cięgno. A nie cięgło? No cięgno. To są główki cięgła i główki cięgna, to zależy. Kurczę, to nie wiem, to może no widzowie odpowiedzą. Więc cięgło lub cięgno, które jest między samym pedałem gazu a potencjometrem, jest na takich dwóch maluśkich unibolach. Notabene całkiem niezłych, jakby jakościowo. I wyobraźcie sobie, i one nie przenoszą tak naprawdę prawie żadnej siły, no bo tylko tyle, co ten malutki elektroniczny potencjometrzyk tam stawia, to nie wiem, 3 gramy siły na ramieniu 2 centymetrów. W newtach. No, w newtach to nie wiem ile to jest, zero nic newta. Zero nic newta, ogólnie taka siła i zatarł się. No, ale zatarł się dlatego, że pierwszy raz jeździliśmy w kurzu. W kurzu, no. A ten kurz ma w płucach, więc wyobraźcie sobie, co z moimi płucami, jak unibolek się nawet zatarł. O. To potwierdza to, co ja. A jak twoje odczucia jeszcze odnośnie dnia dzisiejszego? Jak samej jazdy? No. No, jest, no, no wiadomo, że fajnie się chwali jakby swój samochód, no bo... No to nasze dziecko, bo, nie? Bo nasze dziecko. Natomiast tak próbując to zupełnie obiektywnie ocenić, to... To BMW robią takie same czasy. To BMW robią takie same czasy, jak ja polecę 2 razy Jokera.
ale gdyby nie to, to czy inaczej, no ciężko odnieść w czasach, bo faktycznie tor rally crossowy to jest coś, co ma bardzo duże zmienne warunki. Łatwo jest porównać czasy 5 zawodników na jednym wyścigu, którzy razem robią 4 okrążenia lub 6. Tak. To wtedy widać, jakie są te różnice. Natomiast czasami różnice z wyjazdu na wyjazd, czyli co 1,5 godziny, sprawiają, że tor jest inny o pół sekundy, o 0,8, o sekundę. Naprawdę są duże różnice. Na to, że samochód jest szybki na asfalcie, to wiemy po Łodzi, bo to jest niezbitym dowodem, bo to jest ogromna różnica. Jeden kierowca, jeden tor, jeden pomiar czasu i tak dalej. Natomiast tutaj trudno powiedzieć, no. Też nie ma innych samochodów w mojej klasy, więc nie mam punktu odniesienia. No jeżdżę nadal. Superkary dalej są szybsze. Superkary dalej są szybsze. Ale nie dużo. Dalej są szybsze o pół sekundy i tyle, nie? To jakby nic się tutaj nie zmieniło. Natomiast wszyscy poszli do przodu, trzeba sobie zdawać sprawę. Tu nikt nie siedział zimą z zawodników i nie popijał. Superkary są lepsze wszystkie. Wszystko nowe modele, wzmacniane jakby kierowcy, którzy jeżdżą i tak dalej. No wszyscy idziemy do przodu, nie? Natomiast, żeby już powiedzieć obiektywnie coś o Fieście, czuję, że ten samochód się dużo łatwiej i dużo przewidywalniej i dużo przyjemniej prowadzi. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na to najszybsze okrążenie, ale jestem przekonany, że łatwiej będzie pokonać wiele okrążeń wysokim tempem. To zresztą są na to dowody, bo praktycznie cały dzień robisz ten sam czas. Taka delta jest jakieś pół sekundy, niezależnie co my tam ustawimy. To prawda, no. Okej. Okay. A faktycznie teraz przejazdy są bardzo długie, bo na zawodach mamy wyścigi po 4 lub 6 okrążeń, a teraz mamy sesję 15 minut, która mierzy całą bez przerwy, na której tam walę 17 kółek. Nie? No. I z 17 okrążeń, nie wiem, 12 jest zamkniętych w 0,5 sekundy. To jest trochę niesamowite. A to też chyba pokazuje, że nie ma walki, nie? Mimo, że tam opona na przykład w pewnym momencie, bo wiadomo, ona jest zmienna, zaczyna trochę płynąć. Zwłaszcza przy tylu okrążeniach. Tak. To nie wpływa na to, że jest jakaś duża walka z samochodem. To prawda, no. Nawet wybacza dosyć dużo błędów, czyli gdzieś tam wypluje przodem, to dosyć łatwo i szybko idzie go, wiesz, skierować w dobrą stronę jednak. No, popełniłem tych błędów sporo, gdzieś na szutrze, to zarzuci za mocno, naprawdę mała kontra, on gdzieś tam wróci. No wydaje mi się, że jest łatwiejszy w prowadzeniu, bardziej obliczalny, mniej strachu jest przed, wiesz, wchodzeniem w takie szybkie zakręty nawet na tej małej szybkości szutrze. No ja jestem zadowolony na razie, no zobaczymy, wiesz, co weekend pokaże. Największa różnica z trybun to jest na jedynym lewym zakręcie na torze Słomczyn, czyli na nawrocie, który zazwyczaj wszystkie auta jeżdżą zręcznym. I Lancer tam inaczej też nie skręca. Tak. Nie było szans. A tutaj ani razu, nie? Nie ma w ogóle potrzeby. To prawda. Tutaj smyram ręczny tak bardzo delikatnie na wyjściu z szutru na asfalt. No, na tym zakręcie mogę dużo do poprawy, jeśli chodzi o technikę jazdy, bo jeszcze nie znalazłem na niego jakby swojego sposobu i go nie jest powtarzalny. Nie widać wyjścia, nie? Dlatego to on jest trudny. Wiesz co, jest poza tym, wydaje się być bardzo przyczepnie, bardzo wąsko, bo jest odgarnięty asfalt z piachu. A na zewnątrz jest z kolei dużo piachu, więc wydaje się być mało przyczepnie. A teraz parę razy pojechałem szeroko i jest, wydaje się, większa prędkość wyjścia na prosto. No. No muszę jeszcze pojeździć tam parę razy. Okej, no to jeździmy. Czyli już testów nie będzie? No, potestowaliśmy, no. Prawda jest taka, że dzisiaj na tych sesjach, na których byliśmy, zrobiliśmy więcej okrążeń niż przez połowę zeszłego sezonu. No. I generalnie do tego sezonu jesteś nieźle przygotowany. Ile kilometrów wyszło wszystkich testowych? 500? Nie, co ty, nie ta kategoria, może 300. Więcej było. Na takiej jednej łodzi, nawet jak ja jeździłem, to mi na liczniku wychodziło z 80. No a ile razy byliśmy? 2 razy na łodzi, 3 razy na modlinie. No, jest to inaczej. Reszta nakulana na rolkach. Okej. Okay. Jak się czujesz przed pierwszą rundą? Gotowy czy nie? Szkoda mi, że ten ładny samochód przestanie być ładny. Już nigdy nie będzie taki ładny, jak powiedziałeś. To jest zasadnicza zaleta, czy wada. Zaleta, no nie wiem. Nie będzie później szkoda. Nie będzie szkoda, ogólnie wiesz, jakby fajnie być na takim treningu, boli mnie trochę, ile ten trening kosztował, no bo to jest jakby ogromnie duży koszt, na który myślę, że zdecydowałem się jednorazowo, bo jakby nie ma szans, żebym w przyszłości... To może warto powiedzieć, bo to nie wiem, ja na przykład nie wiem, ile kosztował. No to słuchaj, wpisowe na dzisiejszy jednodniowy trening, na którym planowo jest 7 wyjazdów, kosztowało 1800 zł. Zeszły mi 2 komplety opon używanych, które kupiłem w dobrej cenie za 4000. To były całkiem... Podlinkuję ten pierwszy film, co może nagrywaliśmy, tak, o hajsie. Także mamy już jakby 6000 w samych oponach i we wpisowym. Wyjeździłem paliwa pewnie za, nie wiem, tam 500 zł. Przyjechanie tutaj busem, czas, chłopaki, nie wiem, coś kupiliśmy, no, no
trochę wyeksploatowanie samochodu, tak, no bo mamy jakiś tam uszkodzony zderzaczek, jakiś tam stworzeń i tak dalej, no dycha, nie? Nie chcę być inaczej. Boli. No nie, zupełnie nie mój budżet. Ja sobie zrobiłem prezent na Dzień Dziecka, który mogłem sobie zrobić jeden raz w tym sezonie. Teraz mój budżet pozwala mi ewentualnie dokończyć sezon. Na modlinie. Będziemy trenować. Na Super OS-ie toru modli. I tak też będziemy robić. No, dla porównania wyjazd na Tor Łódź, gdzie płacimy wpisowego 200 zł za 3,5 godziny jeżdżenia. Nie przejeździsz tego. Ciężko to przejeździć. Zużywamy pół kompletu starych opon, no bo jakby zupełnie inne zużycie, zupełnie inne opony tam się stosuje. No to wtedy to jest taki wyjazd paliwem ze wszystkim za 1000 zł. Mhm. I pozwolić sobie na takie 4 wyjazdy w miesiącu, czyli raz w tygodniu, to i tak już jest pusto, jak na moje możliwości czasowe. No to powiedzmy, że to jest jakaś kwota, którą sobie jestem w stanie wyobrazić i na to wydać. Natomiast jakby wydanie dychy na finalnie dzisiaj 5 wyjazdów, no to sporo. A trzeba powiedzieć, że jakbyś nie zabrał chłopaków, są tam, no to dzisiejszy wyjazd by się zakończył gdzieś tak po drugim przejeździe, nie? Że dzisiaj było rzeczywiście co robić. Były fajne rzeczy, bo powychodziły takie, może nie jakieś duże awarie, bo kontrolowaliśmy, ale jakby to się zdarzyło na zawodach, to game over. Tak. No. Zwłaszcza, że awarie były dosyć dziwne, no bo zatarty unibol od pedału gazu przez kurzą stary. No powiem ci, że w najczarniejszych snach mnie przypuszcza, nie? No. Niedokręcona śruba, jakiś błąd konstrukcyjny. Koło odpadło, okej. Okay. Ale pedał gazu, który w pozycji lock, że tak powiem, zostawał na słabo, nie? No to co? Koniec. Koniec. Pa, cześć. Yo.